Dzień dobry, moim i Państwa gościem w studio jest dzisiaj pani Ewelina Zawiślak i pan Tomasz Dydo, którego przedstawiać naszym telewidzom nie trzeba, ale Państwo tworzą tym razem duet muzyczny. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Tak, oczywiście, duet nazywa się Tom F. Dance. Powstał całkiem niedawno i no, myślę, że współpraca będzie owocna. Państwo na pewno kojarzą mnie tutaj z różnych działań społecznych. Ja już no, w Wałbrzychu nie mieszkam, także po prostu działalność skierowałem już troszeczkę i została skierowana innym torem. Natomiast właśnie dzięki Ewelinie też powróciłem do muzyki. No i w związku z tym chcieliśmy tutaj też zaprezentować taki nasz utwór, to znaczy konkretnie napisała go Ewelina. Może proponowałbym, żeby właśnie sama coś opowiedziała o tym utworze. Pani Ewelino, skąd inspiracja? To znaczy, inspiracja do utworzenia mojego utworu, piosenki Uwierz w siebie. W ogóle, może zacznę historia w ogóle powstania tego utworu. Piosenka ta powstała kilkanaście lat temu, dokładnie no, w 2002 roku. Inspirowało mnie to, że po prostu celem utworzenia właśnie tego podania tytułu chciałam jakby przekazać też ludziom ten część takiego optymizmu, który myślę, że mam w sobie i chciałam się nimi tym podzielić właśnie poprzez właśnie utwór Uwierz w siebie. Choć wtedy powstała ta piosenka w dosyć dla mnie trudnym czasie, trudnych okolicznościach, ale mimo wszystko jakby doszłam właśnie do wniosku i zawsze wychodziłam z takiego założenia, że mimo trudności zawsze sobie myślę, wszystko będzie dobrze, zawsze jakoś musi się pozytywne rozwiązanie wyjść po dobre z sytuacji. To chyba najlepsza życiowa dewiza. Tak, dlatego też właśnie postanowiłam ułożyć ten utwór, który niedługo zaprezentujemy Państwu. Znaczy, ja jeszcze tak, przepraszam, tak się wtrącę, ja jako społecznik też działający na rzecz ogólnego dobra ludzkiego nie mogłem przejść obok. Ja usłyszałem ten utwór i bardzo mnie ujął, w związku z czym postanowiłem pomóc Ewelinie wypromować go i szczerze powiem, no zresztą Państwo sami ocenicie, kiedy posłuchacie tego utworu, że no jednak jest to przesłanie, jest to w pewnym sensie takie właśnie nastawienie ludzi do pozytywnego podejścia do życia, do świata, prawda? Takie po prostu przesłanie bardzo pozytywne, w związku z czym no, uważam, że warto po prostu posłuchać i warto tymi słowami się skierować, bo jest to naprawdę przesłanie, naprawdę bardzo konkretne i do konkretnych ludzi, na przykład, nie wiem, mających problemy, powiedzmy, z podejmowaniem różnych decyzji, mających problemy w ogóle z innymi różnymi rzeczami, które no, dla nich naprawdę mogą być trudne i chcieliśmy tak właśnie troszeczkę takiego optymizmu, troszeczkę takiego przesłać, żeby jednak to życie, można powiedzieć, osłodzić. Tak. Podzielić się taką, jakby to powiedzieć, radością życia, którego jakby, która jest, także właśnie zanim, to taki przekaz. Zanim jeszcze porozmawiamy o utworze, to ja bym chciała jeszcze spytać pana Tomasza, bo Wałbrzyszanie kojarzą pana głównie jako osobę, która, no, której na sercu leżało dobro kolei, dobro transportu publicznego, ale wspomniał pan, że gdzieś tam ta muzyka już w pana życiu była. Tak, szanowni państwo, ja działałem muzycznie przez długi czas. W ogóle muzyka była moją pasją, lecz niestety z powodów osobistych, o których tutaj no, może nie chciałbym za bardzo mówić, zawiesiłem działalność muzyczną. Dzięki właśnie no, determinacji, można powiedzieć, też i Eweliny, bo ja kiedyś zaprezentowałem jej, jak tam, no, jak gram właśnie na instrumentach i cóż, dzięki właśnie jej determinacji powróciłem, bo no, potrafiła mnie dziewczyna do tego skłonić, namówić. Jakoś nie wiem, jak ona to zrobiła, natomiast udało się.
W związku z czym też na pewno. To znaczy tak, powiem tak, z działalności typowo transportowej nie zrezygnowałem, ponieważ w obecnym miejscu zamieszkania również staram się właśnie działać, nawet działalność swoją rozszerzyłem o takie, mówię, właśnie działalność typową społeczną taką, prawda, czyli jest to teraz pod hasłem społecznik działający na rzecz ogólnego dobra ludzkiego, czyli to nie tylko problemy transportu, to nie tylko właśnie problemy typowo właśnie komunikacyjne, natomiast w głównej mierze też problemy mieszkańców, także obecnie też zajmuję się właśnie i tym. Zapraszam serdecznie też Państwa na stronę www.tomaszdydo.pl, gdzie można właśnie między innymi zapoznać się z moimi projektami. Są też i właśnie poprzednie działania, są też wspomnienia właśnie i z działalności tutaj, którą przeprowadzałem w Wałbrzychu, także bardzo serdecznie Państwa zapraszam. No a jeszcze teraz doszedł właśnie duet Tom F. Dance, więc myślę, że ta współpraca będzie po prostu tutaj owocna i że w tej mierze też wszystko będzie na drodze bardzo pozytywnej. A możemy posłuchać tego utworu? Oczywiście, jak najbardziej. Także serdecznie Państwa zapraszamy i Państwo już sami ocenią, prawda? My jesteśmy osobami skromnymi, nie lubimy się jakoś tak sami oceniać, no Państwo sami po prostu podejmą decyzję.
Dziękujemy bardzo, należą się Państwu ogromne brawa. No, że, no tak, chciałem jeszcze tutaj dodać, że przepraszam bardzo za różne jakieś takie pewne małe potknięcia, ale ja, no mówię, po 8-letniej przerwy wróciłem teraz do grania i tak właśnie to się wszystko zaczęło, więc także za wszelkie jakieś tam niedogodności, proszę Państwa, bardzo serdecznie przepraszamy. Aczkolwiek mówię, jest to utwór świeżo zaaranżowany i naprawdę, mówię, no chcieliśmy Państwu zaprezentować, żeby to jednak było takie właśnie, mówię, z przesłaniem dla Państwa, aby się Państwu układało wszystko w tym życiu jak najlepiej i tego bardzo serdecznie życzymy. Więcej optymizmu życzymy wszystkim Państwu. Tak, w dzisiejszych czasach to się bardzo przyda. Dokładnie, dokładnie. Także jeszcze raz proszę to przesłanie wziąć sobie do serduszka i śmiało do przodu. Oboje Państwo jesteście spoza Wałbrzycha. Jak więc się stało, że ten utwór postanowiliście nagrać właśnie tutaj? To znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, no są to różne regiony Polski. Tutaj właśnie Ewa z centralnej Polski, no ja, jakoś mnie tak wyrzucili chyba bardzo za niegrzeczność, do Wielkopolski, nie? Ale tak to się właśnie, proszę Państwa, stało i spotkaliśmy się, zapoznaliśmy tutaj, znaczy zapoznaliśmy się w sumie przez koleżankę, mieliśmy kontakt rok taki, można powiedzieć, telefoniczny, nawet więcej, bo ponad, po półtora, prawie 2 lata będzie. Dokładnie, także po prostu, no jednak tutaj właśnie, jak dopiero w tym roku tak doszło do spotkania, ale no jak Państwo, jak tutaj właśnie widać, bardzo owocnego i szczerze powiedziawszy, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni właśnie z tego tytułu. Zresztą spotkanie nie tylko natury takiej, że tak powiem, że zawodowej, ale to no, nie będziemy wnikali tutaj może za bardzo na antenie w szczegóły. Aczkolwiek no myślę, że będzie ono owocowało właśnie jakimiś efektownymi działaniami. Zresztą ja mówię, też jestem człowiekiem takim, że nie popuszczam. No zresztą Państwo już znający moją działalność wiedzą o tym. Ewa no tym bardziej, skoro skłoniła mnie do powrotu do muzyki, więc myślę, że to wszystko będzie no, szło w bardzo owocną współpracę, jak już wcześniej nadmieniłem. Pani Ewelino, a są już pomysły na kolejne utwory? Pomysły jak najbardziej. Na pewno są także tutaj. Będziemy w niedalekiej przyszłości informowani o wszystkim, także na pewno Państwo będziecie na bieżąco, zresztą ja też na swojej stronie internetowej, powstanie również strona internetowa naszego duetu, no na razie jeszcze to jest wszystko bardzo świeże, tak jak wspomnieliśmy, natomiast no, będziemy dążyli do tego, żeby jak najszybciej to usprawnić i żeby Państwo mogli właśnie bezpośrednio tutaj już na stronie naszego duetu wszelkie materiały oglądać i wszelkie aktualności sobie sprawdzać. Także nie będzie z tym problemu. W niedługim czasie postaramy się już uruchomić właśnie stronę internetową. Także o wszystkim tutaj będziemy Państwa informowali na bieżąco. A planujecie Państwo może koncertować? Są takie plany, już mamy pierwsze propozycje. No, myślę, że zaowocują i to właśnie propozycja wynikła właśnie w Wałbrzychu. Także myślę, że w niedługim czasie coś powinno się wydarzyć. Będziemy się starali Państwa tutaj poinformować i serdecznie na nasz koncert, jeżeli oczywiście wszystko dojdzie do skutku, zaprosić. Świetnie. Pani Ewelino, ta piosenka jest taka pełna optymizmu, pełna wiary we własne siły. Czy te kolejne również takie będą? Tak, właśnie ja, znaczy my planujemy, żeby tworzyć właśnie takie utwory, które no też z przekazem właśnie, w których będzie zawarta duża ilość optymizmu. No bo głównie tutaj właśnie, Szanowni Państwo, to chodzi, tak, żeby jest za mało teraz właśnie takiego typowego, no naprawdę zdrowego podejścia do życia. Tak. W związku z czym no, trzeba wlać troszeczkę ludzi tego ciepła, prawda, tego no, optymizmu właśnie, tak jak tutaj Ewa powiedziała, i no, żeby nam się o wiele żyło wszystkim łatwiej, tak, żeby to było wszystko właśnie ku dobremu szło, a nie ku złemu. No, zła jest zresztą też dużo na świecie, więc już wystarczy. Natomiast właśnie tutaj mówię, no głównie chodzi o jakieś, powiedzmy, pozytywne przekazy. Także te utwory na pewno będą w tonie... W tonie optymistycznym. Optymistycznym, aczkolwiek też takim...
no, część będzie na pewno repertuaru będzie takiego wesołego. My oczywiście mówimy o naszym repertuarze, bo na razie też będziemy no, korzystali z coverów. No, nie będziemy ukrywali tutaj, że póki co to tak właśnie jak wspomniałem, już to jest sprawa świeża, więc szanowni Państwo, no, nie oczekujmy tak od razu, prawda, też. Natomiast szczerze powiedziawszy, no mówię, będzie to w tonie takim, wszystko w tonie takim wesołym, no, a też takim czasami właśnie do przemyśleń, tak. Pani Ewelino, a skąd w Pani życiu wzięła się muzyka? To może ja powiem od początku. Przede wszystkim powiem tak, muzyka jest moją pasją, a w szczególności śpiew. Ja, jeśli mogę to powiedzieć, ja kocham muzykę. Sprawia mi to ogromną radość dawania takiej, właśnie jak kiedy śpiewam, w ogóle to wtedy czuję taką satysfakcję, że tak jakby dawania innym czegoś od siebie, coś dla innych. A żeby to pytanie jakby, no wiadomo, będzie takie rozbudowane, odpowiedź na Pani pytanie. W ogóle z muzyką mam do czynienia od dziecka. Na początku, w latach dziecięcych Pani właśnie w Radomiu jeszcze, bo ja w ogóle wychowałam się, swoje dzieciństwo spędziłam, część dzieciństwa spędziłam w Radomiu. Później to tak się to potoczyło, że w innych miastach tam uczyłam się w różnych tam szkołach z internatem, tak. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, Pani właśnie od muzyki jeszcze w szkole radomskiej, gdzie miałam kontakt i miałam z nią też zajęcia i z fortepianu i też emisji głosu. I tak mnie wprowadziła w ten świat muzyki, później już tak. Później to zaczęło się rozwijać, przez lata, 6 lat śpiewałam w chórze, wyjeżdżałam z nimi za granicę, w Polsce też również były koncerty. No, czasami też występowałam na różnych festiwalach, też występy solowe były, także czy takich przedsięwzięciach. Czyli ta muzyka towarzyszy Pani przez całe życie? Tak, oczywiście. To jest jakby nieodłączna część mojej osoby. Ponieważ uważam, że jeżeli człowiek ma własną pasję, to jest bardziej szczęśliwy niż ten, który by tej pasji jakby nie miał, prawda? Bo to jest ważne, żeby móc się realizować. I to jest bardzo, bardzo istotne. Właśnie jeśli mogę tak powiedzieć, właśnie tutaj też dzięki Tomkowi. Nie, no bez przesady. Pomaga mi też właśnie spełniać nam nasze jakby wspólne marzenie. I też się właśnie cieszę, że stworzyliśmy duet Tom F. Dance i to jest też takie właśnie rozwijanie swojej pasji. To jest ważne, że też jakby chcemy wspólnie i współdziałać i prawda tutaj rozwijać nasze zainteresowania, pasje muzyczne. To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko Państwu powodzenia w rozwijaniu tych pasji, spełniania swoich marzeń, czego nie tylko Państwu, ale przede wszystkim naszym telewidzom również życzę. Spełniajmy nasze marzenia, wierzmy w swoje siły. A ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę i za wspaniały występ. Dziękujemy ślicznie również Państwu i wszystkiego dobrego życzę. Pani Ewelina Zawiślak i Pan Tomasz Dydo. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo. Również.